Stojąc na bazie domowej, rozglądając się po boisku i kontemplując swoją sytuację pierwszego na pałce, widzisz zawodników drużyny broniącej. Przed sobą masz graczy pola wewnętrznego tak zwanych polowych pierwszobazowego, drugobazowego i trzeciobazowego. Za nimi, już na polu zewnętrznym czyli na zapolu stoją tak zwani zapolowi prawy zapolowy, środkowy zapolowy i lewy zapolowy. Po twojej lewej Między drugą a trzecią bazą pozycję zajął, tak jakby na przyczepkę, łącznik. Zazwyczaj najlepszy gracz pola wewnętrznego. Na wprost ciebie stoi jeszcze miotacz, ale o nim za chwilę. Dziewiątego członka drużyny broniącej masz za plecami. To łapacz. Postawny facet w grubej masce, na pierśniku i na golennikach, zabezpieczony dodatkowo wszelkiego rodzaju ochraniaczami. Za łapaczem stoi sędzia główny. On również jest w grubej masce i na golennikach, oprócz czego ma na sobie napierśnik i innego rodzaju ochraniacze. W polu wewnętrznym jest jeszcze trzech sędziów, po jednym przy pierwszej, drugiej i trzeciej bazie, ale ci ubrani są zwyczajnie, nawet można powiedzieć, że wyjściowo, i nie mają żadnych ochraniaczy. Na wprost Ciebie, w połowie odległości między bazą domową a drugą bazą, znajduje się płaski, starannie wyprofilowany kopczyk ziemi, wznoszący się na 10,5 cala ponad poziom boiska. To górka miotacza. W poprzedniej biegnie pas twardej białej gumy, szeroki na 6 i długi na 24 cale. Jest to próg miotacza, nazywany potocznie gumą. Górka jest stanowiskiem najważniejszego gracza drużyny broniącej, mało tego najważniejszego na całym boisku miotacza. Jego zadaniem jest takie narzucanie piłek bejsbolowych na bazę domową, żebyś ty, pałkarz, miał trudności z ich odbiciem, a łapacz bez trudu mógł je wychwycić.